Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Urban. To jest kolejny odcinek z serii 4 ary, 2 hektary. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, Masy ma wąskie opony i mamy podpięty opryskiwacz, także dzisiaj lecimy sobie z opryskami na pełnej. Ogólnie nie mieliście odcinka w sobotę, za co bardzo przepraszam, ale niestety nie miałem prądu. Po prostu wyłączyli mi prąd, gdy nagrywałem odcinek. A wyłączyli dlatego, że był mocny. Znaczy był wiatr dość mocny. I chyba gdzieś się drzewo przewróciło na linii, dlatego nie było prądu. Od 15 do około chyba 23. Znaczy tam jakoś było. Jakoś tak. Tam chyba. Zerwał się mocny wiatr i. I tyle. Przez pierwsze 2 minuty myślałem, że mi się komputer spalił, bo jak mam kontrolkę od telewizora, to ona zawsze jak się wyłączy prąd, jeszcze świeci trochę dłużej, wiecie, o co chodzi. No i tak pierwsze patrzę na ten telewizor, kurde, kontrolka się świeci. Mówię, o kurde, komputer się zjarał. Później zapalam światło, mówię, dobra, nie ma prądu, tu luź. Także było nieźle. Na godzinę. Ogólnie dzisiaj za bardzo miałem o takich planach na przyszłość. Tutaj chcę kupić, co będzie. No, planuję zakupić Fenda Vario 900. Znaczy Fend 900 Vario. Ma tam bodajże 360 kuca, czy jakoś tak. Ale to dopiero po żniwach. Jak przedamy sobie wszystkie tam zbiory i w ogóle. Też baloty może będziemy sprzedawać, żeby jednak go zakupić. No myślę, że zboża trochę posypy. No kurde, patrz jakie te pole jest duże. Myślę, że wtedy sobie zrobiło odcinki jakieś tak 50-minutowe. Bo takie pola to jest coś jednak. Jak sami wiecie. W sumie nawet nie wiem, ile mam metrowy header. Kurde, z tego co widzę, trochę się zakupuje. Także Fend Vario by się jakiś tam pojawił. Też myślałem, żeby postawić biny na gospodarce. Gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam, nie wiadomo. Coś by się wymyśliło. Bym sobie postawił biny. Bo jak wiecie, chyba nie ma binów na tej gospodarce, na której ja sobie teraz gram. Chyba. To mi się coś wydaje, bo nie wiem, nigdzie tam nie widzę, żeby gdzieś można było wysypywać zboże. Tak, żebym sobie postawił biny jakieś. Wtedy byśmy też sobie zrobili jakąś akcję. Kurde, nie wiem, fajnie by to było jechać gdzieś po ziemię. O, na przykład tam gdzieś, o tam daleko tam i tam jest taka kupka, widać piasku, tam byśmy sobie jeździli po piasek. Także fajnie by to było. W ogóle wyglądało. To, że teraz lipę odwalił. Także jakaś akcja. Też chciałem zrobić wywóz opornika na pryzmę, tak przyczepami. Nie wiem, piścia, czy byście chcieli. Gdyby sobie klas latał z tymi naszymi dwoma przyczepami. Może już by nowa przyjechała. Jeszcze nie wiadomo. Ta wachu nad nią pracuje. W ogóle potrzebuję zdjąć burty od jednej przyczepy. Ale niestety nic nie wychodzi. To, że przyrypał w te krzaki. Kurde. Taki krótszy odcinek, że zapryskałem sobie te pole i będziemy kończyć. Chcę robić jakiegoś tego długiego odcinka, żebyście tu jeszcze dzisiaj dostali. Dzisiaj mówię w niedzielę. Ale chcę robić to, wiadomo, przestoję na kanale, bo 2 dni przestoję na kanale, to już by było coś.
To nie jest wyścigacz. Wam powiem. Nie wiem, czy to słyszeliście. Kurde, ja już się naprawdę nie mogę doczekać, nie te wszystkie tutaj pola kosić, to będzie naprawdę konkret. Bo kto powie, że nie, no to... Nie wiem. Także no, te wszystkie tutaj pola, te 4, 5 pól mam akurat z naszych i tamto jedno rzepaku. Także mamy dosyć dużo tych pól. Czy mam tak średnio, ale dosyć dużo one są. Widzimy, trochę się kopie ten opryskiwacz, a traktor też się zapada, no trochę. Szczególnie przednie koła, także jeszcze jest troszeczkę mokro, ale daję radę. Tam jakiś wielki szkód nie narobię tymi wąskimi opadami. Jednak opryskiwacz bo trochę takie, wiecie, sobie takie same jak Masej. Praktycznie. A gniecie, patrzcie co robi. No nie gnieć mi tak. Gościu. Chcę tak przejechać. Nie będę dojeżdżał tam do końca, bo migniecie całe. Tak jak pewnie słyszycie, jestem też trochę chory. A jeszcze w następnym odcinku sobie zrobimy zbieranie. Jeśli ktoś nie widział konkretnej akcji zgłoszenia łąki, to zapraszam. Kurde, to normalnie ja tu robię takie fikibasy, że ktoś pojedzie, to się za głowę chwyci. Powinienem tam wycofać, ale dobra. Nie, możemy sobie trochę czas przyspieszyć. Ja mam go gdzieś tam daleko, 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 ale klas tam stoi z siewnikiem. Także nieźle. Sobie muszę zasiedzieć jeszcze te pole i jeszcze dwa. O kurde, tu ale teraz spadł. Tu musiało być mokro. Także nieźle. Kurde. Wpady tyle. Ale masy ciągnie, kurde. To już jakiś większy opryskiwacz by się przydał. Jakiś nowszy. Wiecie, mamy trochę tych hektarów, to by się przydał jakiś większy. A co? Kurde. Serio? Nie starczy mi oprysku. No to się będziemy musieli jechać. Przyjechać na farmę. To nieźle. Kurde. Nie mogę się przyzwyczaić do tego kierowania, wiecie jakiego, bo po aktualizacji wprowadzili takie coś, że się wolniej skręca. O, pociesę tutaj. Także opryski, kurde.
Znaczy fajnie było postawić takie osobina, kurde, to by był kozak. Bo sobie takie dwa biny postawili, takie kurde, przeważenie ziemi, czy cholera wie co. To by było spoko. Piszcie, czy chcielibyście takie coś, to byśmy sobie zagrali tutaj 2 sezony. A później, że tak w połowie sezonu, byśmy się przenieśli na inną mapę z innymi maszynami. Wiecie. Kurde, może starczy tego oprysku. Chociaż. Wątpię. Mam tutaj 3-4 przyjazdy. To nie starczy. Nieźle. To co pojedziemy przywieźć, nie a co? Trzeba kupić jakiś większy opryskiwacz. Chociaż jakbym sobie zakupił DLC, to byśmy sobie wzięli tamtego. Jakiegoś tam. Tego dużego może. Jeszcze w jedną stronę może starczy. Nie no, może w tamtym z powrotem starczy, ze spokojem. No i tu jeszcze mam gdzieś trzy przejazdy. Musimy jechać po oprysk, niestety. Masy i teraz będzie do oprysków, ale klasem raczej będziemy sobie rozrzucać nawozy. Jak wiecie, mam Big Buggy, a masy i matura. W sumie rozrzut u nich to jest dosyć duży. To w sumie takich szkód nie narobię tym klasem. Tam parę ścieżek technologicznych będzie to wiecie. W sumie też byśmy mogli robić ścieżki technologiczne, bo jest mod na ścieżki. Wtedy się sobie wgrali i w silniku wiecie. Możemy sobie włączać. Który musiał mieć większy opryskiwacz. Mniej więcej równy z nawozami, znaczy z siewką. Także no, akurat nam starczy w tamtą stronę, kurde. Starczy. Kurde, bym się jeszcze raz przejechać tutaj. Nawet dwa. Ale to zrobiście wygląda, kurde. Jakaś poezja. Możem teraz pojechał. Kurde. Nie no, w sumie to może jeden przestarczy. Powinien. Nie no, dobra, tu już nie starczy. Tak musimy jechać i tak. Nie wiem ile mam minut, ale gdzieś z 15 strzelam. Z 15 będzie. Także nieźle. Nie no, ty.
Może starczy. W sumie. Jeden przejazd tylko. To pojedziemy się napełnić i opryskamy. Osiemnasta, także wyłączymy sobie czas. Łe kurde, porowia co? Ciśniemy koguciki i te widoki. Co się dzieje? Poezja. Także kto wytrwał do końca, można powiedzieć tak, no. Do końca filmiku ma przepiękne widoki na koniec, kurde. Dosyć fajnie wygląda ten masyw w środku. Bo nawet... Ups, otworzyłem drzwi. Hamuj. Można sobie otworzyć szybar dach? Nie. On ma w ogóle? Chyba ma... No nic nie widać. Mnie przyrżnąć w bramę. Prasa stoi, bo sobie powinien zbalotować. To... Siano. Kurde, cofnę jakby chciało, nie... Kurde, to normalnie nieźle. No, ciśniemy z powrotem. Kozak, kurde, jak to wygląda. Zarąbiście. Chciałem sobie zrobić taki wywóz obornika, ale rano tak bardziej. Koło 5. Także piszcie, czy chcecie wywóz obornika, przypomnę mi na pole, na pryzmat gdzieś, wiecie, żeby sobie wywalić gdzieś. Sobie leżał. To za wjechał w rów. O, ja. Kozak. No trochę jest tych ścieżek technologicznych, kurde. To trochę kijów. Nie no, tutaj jakby było tak jak tutaj, o. Takie wąskie, o. Kurde. To by po prostu... Przy traktorze jakby się też takie wąskie robiły. O, to już za dużo już. Tutaj. Mocne opryski.
To, żem porobił teraz kamerę. Tak jakby chciałem sobie zrobić takie intro, wiecie, do osobnej serii. Takie bym sobie właśnie porobił. Coś pomyślę. A to już nie do tej, następnej. Bo lubię się czasami w takie rzeczy pobawić. Zrobić takie intro. Wiadomo, że się wtedy trochę czas traci, ale... Dobra. Wyjechaliśmy. I co? Takim pięknym zestawem, takim pięknym widokiem i takimi pięknymi starymi bolotami. Oczywiście kończy ten odcinek, także co, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, kto wytrwa do końca, to wytrwał i piszcie, czy chcecie tą akcję wywóz obornika na pryzmę. Stawcie łapkę, suba, komentarz i trzymajcie się, na razie, cześć!